Grosz do grosza, a oto zestaw sposobów na bezpieczne przechowywanie kasy. A oto nasza pierwsza metoda. Potrzebne Ci będą majtki i kawałek materiału. Przyszyj materiał z przodu, zrób kieszeń. Teraz możesz włożyć do środka banknoty. Nie martw się, nikt nie znajdzie Twojej kasy w takim prywatnym miejscu. Do kolejnego pomysłu weź puste opakowanie pokleju Elmers. Zdejmij nakrętkę z dozownikiem z butelki. Przetnij ją nożem introligatorskim. Schowaj w środku pieniądze. Zakręć butelkę. To jest to! Pieniądze będą schowane w przyborach biurowych i nikt się niczego nie domyśli. Oczywiście nie zawsze łatwo jest znaleźć skrytkę. Szukajcie, a znajdziecie. Czyj to but? Mój. A teraz schowa moje pieniądze. Ściągnij fleczka. Zainwestuj oszczędności w piętę. Załóż fleczka z powrotem. To proste i takie mądre. Możesz nosić kasę ze sobą. Świetny pomysł. Kolejny pomysł jest bardzo egzotyczny, bo będzie Ci potrzebne terrarium z Twoim zwierzakiem. Niezwykłym zwierzakiem. I trochę strasznym. Na przykład pająkiem. Może strzec Twojej kasy. Wsyp ziemię do terrarium. Włóż kasę do plastikowego woreczka. Zasyp ziemią. Przyozdób roślinkami. I dekoracyjnym piaskiem. Świetnie! Nie każdy odważy się podejść do zwierzaka. Albo zepsuć mu dom. Schowanie dużej ilości kasy w domu to ciężkie zadanie. Jest na to rozwiązanie. Ściągnij kratkę wentylacyjną śrubokrętem. Schowaj w środku pieniądze. Załóż kratkę z powrotem. Jest wysoko i ciężko się tam dostać. Nikt nie znajdzie tu Twojej kasy. A tak w ogóle, to w łazience jest pełno skrytek. Na przykład szczotka do klozetu. W tej rączce jest wygodna szczelina. Zwiń banknoty i włóż je do niej. Zaklej je białą taśmą maskującą. Teraz możesz przestać martwić się o bezpieczeństwo Twojej kasy. A teraz weź słoiczek Nutelli i puszkę. Opróżnij i umyj puszkę. Włóż do niej Nutellę. Pomaluj słoiczek od środka brązową, akrylową farbą. Włóż kasę. Połóż puszkę z Nutellą na wierzchu. W razie czego, gdyby złodziej chciał zajrzeć do środka. Zakręć słoik. Szwajcarski bank się nie umywa. Kolejny pomysł wymaga stanika. Odwróć go na drugą stronę. Wyciągnij poduszki. Teraz możesz włożyć do środka banknoty. Po obu stronach. Twoja psiapsi nadal trzyma kasę w kieszeni? Podziel się z nią tym pomysłem. Świetne, co? Zawsze mam je przy sobie. Do tego pomysłu weź podpaski. Wyciągnij jedną. Złóż banknot i schowaj go w pojedynczej podpasce. I możesz włożyć ją do torebki. Złodziej raczej nie będzie jej sprawdzał. Jest idealna na podróż. Teraz weź dużą butelkę. Odklej etykietkę. Włóż banknot. I zakryj go naklejką. I kolejna skrytka jest gotowa. Nikt się nie domyśli, dlaczego tak strzeżesz tej butelki. Kolejny lifehack z jedzeniem. Potrzebujesz kubeczka jogurtu. Otwórz go i wylej zawartość. Weź kamyki i pistolet do gorącego kleju. Przyklej je do spodu. Musisz dodać ciężaru. Połóż kasę na wierzchu. Przyklej etykietkę. Gotowe! Wow, ten deser kryje w sobie niespodziankę. Schowaj kasę i zapomnij o skrytce. Czasami najzwyklejsze przedmioty służą jako dobre skrytki. Na przykład krzesło. Odwróć je do góry nogami. Wbij 6 pinezek w tył siedzenia. Załóż na nie gumki recepturki. Wsuń pod spód banknoty. To proste i takie mądre. Oto kolejny lifehack z meblem.
Wyciągnij półkę z regału. Zwin pieniądze. Przyklej pieniądze z boku półki taśmą. Włóż półkę z powrotem. Nikt nie znajdzie tutaj kasy. Możesz o niej zapomnieć. Ale wróćmy do pomysłów z jedzeniem. Weźmy serowe koło. Przekrój je. Zrób nacięcie w jednej z połówek. Owiń pieniądze w folię. I włóż do dziurki. Złóż połówki z powrotem. Roztop woskową skórkę świeczką. I możesz włożyć ser z powrotem do lodówki, aż będzie ci potrzebny. Najważniejsze jest to, żeby nikt inny nie chciał jeść sera. Nie dotykaj mojego sera, jest dla mnie taki cenny. Myśl sobie, co chcesz, ale moja kasa jest bezpieczna. Przechowywanie kasy w domu to niezły pomysł. Muszę znaleźć tylko bezpieczne miejsce. A może karnisz? Ściągnij końcówkę. Włóż kasę do rury. Załóż korek z powrotem. Jeśli ktoś się wkradnie, raczej nie będzie wchodzić na drabinę. Chodzenie z kasą w kieszeni kurtki to nie najlepszy pomysł. Wypróbuj prosty lifehack. Weź mały zamek. Zrób nacięcie w podszewce. Wszyj zamek. Włóż kasę do sekretnej kieszeni. W ten sposób, żeby nikt nie widział. A oto kolejny niecodzienny pomysł. Potrzebujesz kurczaka. Włóż kasę do plastikowego woreczka. Włóż go do kurczaka. Włóż kurę do większego plastikowego worka. I włóż ją do zamrażarki. To wspaniały lifehack, jeśli zamierzasz gdzieś wyjechać. Kuweta? Tak, nie śmiej się. Odwróć ją do góry nogami. Weź woreczek strunowy. Przyklej go do kuwety. Złóż kasę i zamknij woreczek. Możesz teraz wsypać żwirek. Idealna opcja. Duża kasa to duże problemy, a jeden z nich to schowanie jej tak, żeby nikt jej nie znalazł. Nie, taki duży plik nie wejdzie do książki. A może lampa? Otwórz podstawę lampy śrubokrętem. Tylko pamiętaj, żeby ją najpierw wyłączyć z prądu. Schowaj w środku pieniądze. Zamknij ją. Gotowe! A teraz weź kosz na śmieci z taką pokrywą. Zwiń pieniądze. Zabezpiecz plik gumką. Włóż je do czystego woreczka strunowego. Przyczep do wnętrza pokrywy. Użyj szerokiej taśmy. Gotowe! Każdy może wyrzucić śmieci. Ale nie każdy wie, że w środku kryje się coś cennego. A oto kolejny lifehack. Podziel kartkę papieru na 4-centymetrowe paski. Wytnij kartkę według linii. Przyklej końcówki pasków. Zrób koło. Owiń je papierem piankowym. Teraz weź okrągły zegar. I dekoracyjne zawiasy. Przyklej je z tyłu zegara. Nanieś gorący klej na pierścień. Przyklej ramkę z grubej tektury. Załóż ją na zegar. To świetny sposób na chowanie kasy. Nie wiem, gdzie schować kasę. Zaraz zacznę chodzić po ścianach. Nie musisz po nich chodzić, ale skrytka w jednej z nich to ciekawy pomysł. Zrób dziurę w ścianie młotkiem. Włóż kasę do plastikowego woreczka. Zakryj dziurę gipsem i wyrównaj powierzchnię. Wciśnij magnes. Pomaluj resztę ściany farbą. Jak znajdziesz otwór, łatwizna. Użyj drugiego magnesu. A na koniec lifehack z rurami. Przyklej części rur do siebie gorącym klejem. Schowaj w środku pieniądze. I przyklej je do ściany, na przykład w łazience. Sztuczna rura przechowa twoją kasę. Świetnie! Life. Podobały ci się nasze pomysły na przechowywanie kasy? Mamy nadzieję, że je wykorzystasz. Nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić jeszcze więcej pomysłów od Trum Trum.